Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym maceranku. A dzisiaj posłużę się dwoma wersetami z księgi jednego z moich ulubionych proroków. Chodzi o proroka Izajasza 29, 13 i 14. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak część oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Oczywiście rozumiemy, że skarga Izajasza, czy też oskarżenie, które kieruje pod adresem Żydów, odnosi się właśnie do tego narodu i odnosi się konkretnie do ich zupełnie bezrefleksyjnego stosowania w swoim życiu Bożego prawa, które zupełnie było pozbawione wiary. Do czego to doprowadziło Izrael, to wiemy do czego doprowadziło w czasie II wojny światowej, też wiemy. A i dzisiaj Izrael, oczywiście już jako niepodległy byt państwowy, nadal musi borykać się z wewnętrznymi, duchowymi problemami. A koniec tego bytu państwowego, jakim jest Izrael, wcale nie będzie tak różowy. Oczywiście opieram się tutaj na protestach Biblii, jak niektórym się wydaje. Natomiast następny fragment... Nie powinien w jakikolwiek sposób fokusować na Żydach, ale powinniśmy się skoncentrować na sobie, na kościele, na kościele Jezusa Chrystusa, w którym jesteśmy, byliśmy, a może chcemy być. Jak to jest z tymi ludźmi, którzy czczą Boga tylko wargami, a ich serce jest jak najdalej od Boga? Bóg mówi, że to jest daremne, że nie ma żadnego sensu, żeby to robili. Ponieważ głoszą nauki, które nie mają nic wspólnego z jego naukami, są to tylko nakazy i zakazy ludzkie. W ten sposób musimy powiedzieć, że dzisiaj 99% Polaków, którzy uważają siebie za katolików, uprawia religię i tradycję zarazem. Oj, to sławne powiedzenie. Za ojców i za dziadów było tak, to i teraz będzie tak samo. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział. A za jakich ojców widziadów? Których? Bo 400 lat temu też mieliście ojców widziadów i oni byli w dużej mierze protestantami. Więc trzeba się też dobrze zastanowić, o czym mówimy. Do czego się odnosimy. Uprawiając religię i tradycję, nie mamy nic wspólnego z Bogiem. To jest działalność absolutnie bezrozumna, bezrefleksyjna. Nie przynosi nam niczego dobrego. Nawet nie uspokaja naszych sumień. Ponieważ gdyby tak było, to ludzie by nie chlali wody, ludzie by nie brali narkotyków, nie cudzołożyliby, nie robiliby wielu złych rzeczy, które robią właśnie dlatego, żeby zabić swoje sumienie. Przestać myśleć. Jeżeli człowiek nie wierzy Bogu, to zawsze w to miejsce wedrze się religia. Zawsze. Niestety to oznacza, że tacy ludzie żyją absolutnie bez wiary i bez znajomości Boga. Najgorsze jest to, że wielu ludzi utożsamia to życie bez wiary i bez znajomości Boga, jak to mówią, z chrześcijaństwem. To jest nie tylko wielkie nadużycie, to jest jedno wielkie oszustwo i obłuda. Ludzie, którzy uprawiają religię, nie mają nic wspólnego z chrześcijanami, nic, dosłownie nic. Nie ma nawet punktu stycznego, ponieważ ci ludzie absolutnie nie wierzą Bogu, nie znają Boga. Wystarczy ludzi zapytać, jak rozumieją Boga, co myślą o Bogu, to włosy wam z głowy wypadną, jakie ludzie potrafią, przepraszam, pierdowy opowiadać, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem. No, przecież wśród katolików są również dziwne okultystyczne wierzenia, które opowiadają o tym, że jak Jezus nie wpuści do nieba, to Matka Boska przez okienko wpuści no, kompletny debilizm, bo to się nie da inaczej nazwać różne opowiastki i opowieści królowej Saby, pewnie otarło się wam o uszy. Głupoty, bzdury, oszustwa, okultyzm i tak dalej, i tak dalej. No, jakże można w ten sposób. O sobie mówić, że ja jestem chrześcijaninem, no przecież to jest nadużycie, to jest oszustwo, to jest kłamstwo, to jest manipulacja. Tacy ludzie nie znają Boga, ale konsekwencją jest co? Życie w grzechu. Życie w grzechu. W naszym kraju 50% małżeństw rozpada się, mówiąc dosadniej, bierze rozwody. Z pozostałych 50% niewiele żyje naprawdę jak ludzie wierzący większej żyje jak pies kotem ale z różnych względów się nie rozwodzą czy ludzie którzy znają boga tak żyją ale coś wam powiem ci ludzie są przekonani że się inaczej nie da nie da się inaczej no bo po prostu ojciec tak wierzył matka tak wierzyła dziad tak wierzył pradziad tak wierzył w kościele tak mówią sąsiedzi tak mówią w rodzinie tak mówią to widocznie tak musi być widocznie nie ma nie ma ucieczki z tego przeklętego kręgu niemocy, gdzie wszystko jest źle, musi być źle i nigdy nie będzie dobrze, no bo tak to już jest, taka to religia. Religia pewnie tak. Natomiast co to ma wspólnego z Bogiem? Nic, kompletnie nic. Dlatego ludzie żyją w absolutnej rezygnacji. Z rezygnacji. Ludzie po prostu zrezygnowali, nie mają nadziei, żeby cokolwiek się zmieniło, żeby było lepiej. Posłuchajcie Polaków. Polacy ciągle mówią, że będzie źle. Ciągle mówią, że będzie źle. Żyję już tyle lat na świecie, że słyszałem to od wszystkich pokoleń, z którymi się spotkałem w moim życiu. Za czasów komuny mówiono, że komuna będzie zawsze. Jak mówiłem, że komuna się rozpadnie, to się ze mnie śmiano, dokuczano mi, a nawet mnie straszono, że doniosą gdzie trzeba. Donosili, bo wiem, że donosili, bo o swoich aktach co nieco się dowiedziałem. Żeby nie wskazywać narzekania z dalszych lat, powiem ostatnich tygodniach, miesiącach narzekają wszyscy, że nie będzie gazu, że nie będzie węgla Dzisiaj już trochę się wyciszyli, a ja od początku mówiłem: ludzie, będzie węgla, gazu tyle, że będziecie tym wymiotować, że nie będziecie mieć z tym co robić. Na wiosnę będą was prosić, żebyście to kupili, żeby tylko się pozbyć tego z placu. Nie, nie, musi być źle, nie może być dobrze. Musi być źle, musi być źle, będzie źle. No, żyjecie ludzie w rezygnacji, nie macie nadziei. Bo żyjecie bez Boga, żyjecie o własnych siłach. Tak chcecie, tak lubicie. Będziecie się wzajemnie zamęczać, siebie będziecie zamęczać i będziecie żyli w rozpaczy. W rozpaczy. No bo jeśli na Boga nie mogę liczyć, no to na co mam liczyć? To akurat jest bardzo trzeźwa konstatacja, tyle tylko, że nikt z was boga nie zna. Nie macie nic wspólnego z Bogiem. Wam się wydaje, że wierzycie w Boga, bo chodzicie do kościoła. A po co nam chodzicie? Ciekawie jestem, co powiecie w tym momencie, jak sobie takie pytanie zadacie. Obawiam się, że większość tego pytania sobie nie zada. Z dwóch powodów. Po pierwsze, boi się, jaka byłaby odpowiedź, a po drugie, nie chce im się myśleć. Po prostu nie chce im się myśleć. W ten sposób ludzie mają zniszczone życie zdemolowane duchowo, materialnie i w każdy możliwy inny sposób życie. Czy nic wam to nie mówi? Nic Was to nie uczy? Czy nie należy wyciągnąć prostego wniosku, że ludzie, którzy tak żyją, żyją w jakiejś niewoli, żyją w duchowej niewoli. Mało tego, żyjąc tak strasznym życiem, chodząc ciągle do kościoła, nawet nie jesteś pewien, czy kiedy umrzesz, to Bóg cię zaakceptuje? Liczysz na czyściec. Do licha nie ma żadnego czyszca. Ludzie sobie go wymyślili. Nie ma żadnego dowodu na istnienie czyśca. Ludzie wymyślili czyściec, ponieważ nie było innego wyjścia. Wiecie kto to powiedział? Kardynał Radzinger, były papież Benedykt. Dosłownie, tak powiedział. Możecie to sprawdzić w jednej z jego książek. Zostało to napisane, a na dokładniej w książce, która jest jednym wielkim wywiadem z księdzem Radzingerem. Trzeba było wymyślić czyściec, bo nie było wyjścia. No to wymyślili czyście, I co? I komuś się poprawiło z tego powodu? Tak, poprawiło się księżom i zakonnikom, ponieważ biorą sporą kasę za wspominki czyścowe, dusz czyścowych. No w tym sensie poprawiło się. Ale co ty masz z tego? Co ty masz z tego, zwykły człowiek, który mierzysz się z problemami swojego życia i kompletnie nie wiesz, co możesz jeszcze zrobić, żeby było lepiej? Jesteś w niewoli i nie będzie lepiej. Żyjesz w grzechu. Jesteś człowiekiem skazanym na wieczne potępienie i nic nie będzie w twoim życiu lepiej. To znaczy, że nie ma wyjścia. Tylko sobie w szczelić. No niestety. Ale dla niektórych to jest chyba jedyne wyjście. Bo ci, którzy szukają prawdy, wiedzą, jakie jest wyjście. Trzeba uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. Ale ja wierzę w Jezusa, wielu powie. Tak? A w co wierzysz? No w Jezusa, ale konkretnie w co? No, że był, że się narodził. No chyba umarł na krzyżu, no bo wszyscy o tym tak mówią. Ale z tym to trochę tak, no powiedzmy sobie uczciwie, to tak, nikt tego nie widział i to akurat nie wierzę. Czyli nie wierzysz Jezusowi. Wymyśliłeś sobie jakiegoś Jezuska, któremu na Boże Narodzenie śpiewasz durne kolędziki, kołyszeć go jak maleńkie dzieciątko, co to ma wspólnego z prawdziwym Synem Bożym? Nic. Kompletnie nic. Ten, kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi. Biblia mówi, jeśli uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, jesteś zbawiony. A krew Jezusa Chrystusa oczyszcza się z każdego grzechu. Wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Nie, nie wierzysz. Ty wierzysz w jakiegoś Jezuska. Nawet nie wiesz, co powiedział. Nie wiesz, czego nauczał. Bo nie czytasz Biblii, bo ci to jest niepotrzebne. Niektórzy katolicy piszą do mnie, ale ja jestem katolikiem i mnie Biblia nie obowiązuje. A pewnie, że cię nie obowiązuje. W piekle w ogóle nie musisz jej znać. A po co ci to? Do czego ci to jest potrzebne? A idź do piekła. Słuchaj księdza, razem z nim będziesz piekle. Będziecie tam razem płakali, razem zgrzytali zębami. A jak się wkurzycie, to sobie dacie po jednym. I tyle. Na tym się skończy. Przyjdzie czas, kiedy swoich księży będziecie przeklinać. Przyjdzie taki czas. Przyjdzie czas, żebyście przeklinać własnych rodziców za to, że wam sprzedali takie oszustwo w postaci religii katolickiej. Zresztą jakiejkolwiek religii, nie tylko katolickiej. Może być i protestancka, może być i prawosławna. Już nie mówię o religii Świadków Jehowy, bo to jest kompletne nieporozumienie. To nie jest dla ludzi normalnych. Dla ludzi nienormalnych tylko jest. No ale tacy też są, no co zrobić. Przyjdzie czas, że będziecie przeklinali samych siebie, że nie chciało się wam Posłuchać, co Jezus mówił, czego nauczał. Ale mieliście czas, żeby wypić pół litra za Jego narodziny, wypić pół litra za komunie swojej córki, pół litra za komunie swojego syna, wypić pół litra na ślubie swojej córki, pół litra na ślubie swojego syna, a przy każdej innej okazji też pół litra, z okazji takich świąt, jakich świąt, byleby tylko zabić strach, przerażenie, smutek, byleby tylko chwilę, chwilę chociaż odpocząć od wszystkich złych myśli człowieku idziesz na śmierć bo czcisz boga wargami bo idziesz do kościoła i śpiewasz pieśni których nawet nie rozumiesz ale twoje serce nie ma nic wspólnego z bogiem nic wspólnego z bogiem a bóg mówi daremnie mi jednak coś oddajesz ja nie potrzebuję takiej czci ja w ogóle nie jestem zainteresowany tym czy ty chodzisz do kościoła spełniasz tylko Nakazy i zakazy ludzkie, a mnie to nie interesuje, bo ja ci takich nakazów i zakazów nie dałem. Ludzie, ratujcie się, żebyście później nie przeklinali tych, którzy was oszukali, a wy głupi daliście się oszukać. Niestety, niestety, moi kochani Polacy, wielu wam to grozi. Amen.